Małopolska, Stary Sącz, Myślec, Ogród Marzeń. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu te rośliny, które najdłużej kwitną w naszym ogrodzie. Takich roślin jest oczywiście o wiele, wiele więcej, ale przecież nie jesteśmy w stanie zmieścić tutaj wszystkie rośliny, chociaż mamy ich z każdym rokiem coraz więcej, coraz piękniejsze i ciekawsze. I tutaj rośliny można dobierać już dowolnie, w zależności od stanowiska, w zależności od gleby wilgotnej, suchej, kwaśnej, zasadowej, rośliny długokwitnące, różne kolory. I właśnie dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić te rośliny, które najdłużej kwitną w naszym ogrodzie. To przepiękna, bezapelacyjnie najpiękniejsza i najbardziej lubiana przeze mnie roślina. Jest to szałwia Love and Wishes. To jest szałwia, którą w moim ogrodzie jakoś nie udało mi się wyhodować tak, aby rosła w glebie z roku na rok. Próbowałam różne stanowiska, niestety nie przetrwała, ale wiem, że u Państwa to się udaje, zwłaszcza tym osobom, które mają ogrodzenia mury. Ja tutaj mam siatkę, nie mamy muru, nie planujemy. Gdybyśmy kiedyś może robili, to musiałby to być mur ceglany, bo tylko taki chciałabym tutaj kiedyś może widzieć. A na razie nie ma takiej możliwości, ponieważ to jest bardzo droga inwestycja i nie wiem, czy na pewno byłaby tutaj dla nas opłacalna. I przy takim murze i przy innych murach zresztą też rośliny czują się znakomicie, świetnie sobie radzą. Rosną o wiele lepiej niż gdzie indziej. Ogród warzywny także znacznie lepiej rośnie przy murze. Ale póki co, nie mając tego, co by się chciało, lubi się to, co się ma, więc bardzo lubię tę przepiękną szałwię. Ja, jak już zbliża się wrzesień, tak jak teraz koniec września, pobieram pędy z szałwii, tam gdzie nie ma kwiatów, i ukorzeniam w słoiczku z wodą. To jest taka moja stara, bardzo dobra metoda. One się dosyć szybko ukorzeniają, w ten sposób mam młode sadzonki, natomiast tę wykopuję wtedy, gdy zapowiadają już większe przymrozki. Sadzę do donicy, przycinam dosyć mocno i wówczas wiosną sadzę. Sadzę w maju, gdy mija niebezpieczeństwo przymrozków, i sadzę bardzo często już kwitnącą roślinę, a więc jest to szałwia, która kwitnie nieprzerwanie od maja aż do przymrozków. Jeżeli jesień jest długa i ciepła, to zdarza się, że ta szałwia kwitnie do końca października, a nawet jeszcze zahacza o listopad. I dlatego jest cudowną rośliną. Ja mam szałwię o różowych kwiatach, marzę o szałwii o fioletowych kwiatach i niebieskich. Próbowałam kupić, ale okazało się, że to zupełnie nie była ta szałwia. One są bardzo podobne, bardzo łatwo jest je poznać nie tylko po tych kwiatach, ale także po liściach. I jest to roślina u mnie numer jeden, która właśnie, ja ją bardzo lubię i ona długo kwitnie. Roślina może niepozorna, może zwyczajna, jednoroczna roślina kosmos, ale również jest to roślina, która bardzo długo kwitnie. Jeśli wcześniej posieje się nasionka i zrobi rozsady, to wówczas bardzo szybko zakwita i całe lato czaruje przepięknymi, pastelowymi kwiatami, prześliczne kolory, prześliczne nawet kształty, ponieważ są kosmosy, które płatki kwiatów mają zwinięte w ruloniki. Ja kiedyś takie miałam, ale jakoś nie wiem, nie zebrałam chyba nasion, one się same nie wysiały i nie mam, mam tutaj tylko te, które z roku na rok się wysiewają, ale nasionka już teraz zbieram. I też lubię tę roślinkę, ona jest wysoka i czasem podczas deszczu czy podczas wiatru się pokłada. Tutaj nie rośnie aż tak wysoka, jak rosła przy ogrodzie warzywnym. Tam po prostu przeszła chyba samą siebie. Ogród warzywny, wiadomo, użyźniony, ziemia znakomita, pulchna, nawożona, więc rosła szaleńczo wysoko.
A tutaj nawet dosyć ładnie rośnie. Teraz już troszeczkę, no wiadomo, koniec września, troszeczkę się położyła, ale jeszcze będzie kwitła bardzo długo, aż nastaną przymrozki, wówczas zakończy swoje kwitnienie. Bardzo piękną rośliną, którą można zaliczyć zdecydowanie do roślin długokwitnących, czyli od maja aż do przymrozków, jest kocimiętka. Kocimiętka o ślicznych fioletowych kwiatach, bardzo pięknych, tak troszeczkę srebrzysto-zielonych liściach. Gdy przykwita, ja ją przycinam, ona cały czas wytwarza nowe pąki kwiatowe i kwitnie nieprzerwanie, przyjemnie pachnie. Jest bardzo pociągająca, owady i motyle ją kochają. Tutaj cały czas pracują pszczółki, do tego jest niewymagająca i do tego świetnie nadaje się na suche miejsca. To kolejna roślina, bylina, którą mogę Państwu polecić. Można ją sadzić jako obwódki, jako łany. Będzie wyglądała przepięknie i tak naprawdę nie ma z nią wcale dużo pracy. Wczesną wiosną ją przycinam niziutko przy ziemi, nasypuję jej ziemi kompostowej wczesną wiosną, ponieważ teraz ten dostęp jest ograniczony, ewentualnie zimą, ale zimą też tutaj liście malwy długo pozostają zielone i tak naprawdę pędy kocimiętki też, chyba że zetnie jej już bardzo silny mróz, ale wtedy ziemi kompostowej nie da się rozrzucić, więc powiedzmy, że wczesną wiosną i to jej wystarcza i rośnie znakomicie, świetnie sobie poradzi i utworzy przepiękną fioletową plamę w ogrodzie. Ta bylina wieloletnia to fantastyczna, rewelacyjna roślina, którą Państwu polecam. Jest niemal całkowicie bezobsługowa. Kwitnie jak podobnie wcześniej przedstawione przeze mnie rośliny, czyli od czerwca do przymrozków, oblegana przez różne owady, które kochają jej kwiaty, zwłaszcza pszczoły. Ta odmiana ardechtu himalajskiego to odmiana Blackfield, bardzo piękna odmiana, urzeczona urodą tego rdestu. Zakupiłam sobie więcej odmian, które za chwileczkę Państwu pokażę. Prześliczne różowe kwiaty bardzo długo utrzymują się, nawet po przymrozkach. Wyglądają bardzo dekoracyjnie i proszę tego rdestu nie mylić z rdestowcami, które znajdują się na czerwonej liście roślin zakazanych do sadzenia. To jest Czerwona Księga Europejska. To jest rdest himalajski. Po kilkunastu latach urosła mi taka kępa, no powiedzmy, że tu ma 1,5 metra i tutaj 1,5 metra, ale ona była praktycznie, może raz podzieliłam się z kimś maleńkim kawałeczkiem tej rośliny, a tak absolutnie jej nie dzieliłam i rośnie tutaj prześliczna ta kępa, bo właśnie chciałam, aby utworzyła taką piękną tutaj kępę i piękną różową plamę.
kolejną rośliną, która świetnie kwitnie, świetnie wygląda, bardzo długo kwitnie, jest rudbeckia. Rudbeckia, pierwsze kwiaty jej pojawiają się w czerwcu i kwitnie też do przymrozku. W tym roku troszeczkę u nas była zasuszona, nie byłam w stanie podlać całego ogrodu, biegałam z wiaderkami tu i tam i dlatego szybciej przekwitła, ale i tak jeszcze radzi sobie doskonale. Ma tutaj jeszcze trochę pąków kwiatowych, no i oczywiście pięknie kwitnących kwiatów. Gdy przekwita, tworzą się ciemnobrązowe takie kuleczki, koszyczki i też wygląda dekoracyjnie. Ale chodzi mi o to, że jest to bylina wieloletnia także i bardzo długo kwitnąca. To w moim ogrodzie jest bardzo ważne, ponieważ ja bardzo lubię rośliny, które długo kwitną, które pachną, jeżeli jest taka możliwość, które są miododajne, czyli przyciągają pszczoły i przeróżne owady. I jeśli przy tym są jeszcze roślinami mało wymagającymi, no to już pełnia szczęścia. To już moja radość nie ma granic. Cieszę się wtedy bardzo, ponieważ uwielbiam takie rośliny. Najważniejsze, żeby właśnie długo kwitły, żeby był ten kolor w ogrodzie od wiosny aż do jesieni. Szałwia omszona o fioletowych kwiatach to kolejna bylina wieloletnia, która znakomicie wygląda w ogrodzie i bardzo długo kwitnie. Kwitnie od czerwca aż do przymrozku. Gdy kwiaty przekwitają, są już takie zielone, nie ma już fioletu, ja przycinam sam kwiat, sam kwiatostan tutaj do pierwszej pary liści i wówczas roślina w ciągu roku potrafi nieraz nawet trzykrotnie zakwitnąć i tworzy cały czas, można powiedzieć, taką fioletową plamę, ponieważ te kwiaty, które kwitną na fioletowo, ja nie przycinam, zostawiam, przycinam je troszeczkę później. I dlatego to kwitnienie jest cały czas, czyli ciągle kwitnie. Są też szałwie o kwiatach białych, niebieskich, różowych, więc jest tutaj wybór dla Państwa. Może nie ma kolorów bardzo dużo, ale jest w czym wybierać. Może troszeczkę podczas silnego deszczu też szałwia lubi się położyć, ale później bardzo ładnie się szybciutko podnosi i także jest oblegana przez owady i jest rośliną niewymagającą i świetnie radzi sobie podczas suszy. Ja już przedstawiałam rośliny, które w naszym ogrodzie rosną i znakomicie sobie radzą bez podlewania, uwielbiają wręcz suszę i słońce i właśnie do nich między innymi należy szałwia, czyli ma wiele zastosowań na obwódki, na przepiękne barwne plamy w ogrodzie. I jest to też znakomita roślina zielna i też można ją wykorzystać, a nawet trzeba. Ostatnia roślina, którą przedstawiam z serii długo kwitnących, to werbena patagońska. Jedni kochają, inni nienawidzą. Dlaczego nienawidzą? Bo lubi się wysiewać, ale jest łatwa, tak mi się wydaje, do wyplewienia. Ja już tutaj różne rośliny miałam w ogrodzie i były o wiele bardziej ekspansywne i poradziłam sobie z nimi znakomicie, więc myślę, że jeśli werbena będzie sprawiała mi ten kłopot, to i z nią też sobie poradzę, bo takich roślin nie lubię. Ale póki co jestem z niej bardzo zadowolona, bo kwitnie, jeśli wcześniej przygotujecie sobie Państwo sadzonki, to będzie kwitła już od czerwca, ponieważ tak samo jak wiele innych roślin, można pobrać tutaj pędy, które są boczne, nie mają kwiatu,
i do słoika z wodą bardzo szybko się ukorzenia i w ten sposób można mieć swoją sadzonkę, posadzić ją wiosną, bardzo szybko zakwitnie i będzie kwitła na fioletowo aż do mrozów. Niby kwiatuszki bardzo drobne, malutkie, liczne, ale tworzą właśnie takie piękne, zebrane w kwiatostany, tworzą śliczny fioletowy tutaj kolor, oblegany przez pszczoły, przez motyle, uwielbiają je. Jest to taka roślina w dotyku mało delikatna, bym powiedziała. Dlaczego? Dlatego, że jest ona taka szorstka, ostra, ale kwiaty są bardzo delikatne, nie pachną. Można zebrać nasionka i wysiewać z nasion, a ona wysiewa się sama. Jeśli macie Państwo gdzie i możliwość, aby wysiewać, to rzeczywiście też można, ale ja myślę, że taką szybszą metodą pozyskiwania sadzonek jest właśnie słoiczek z wodą albo ewentualnie doniczka z ziemią. To są dwie takie moje ulubione metody i trzecia jest odkłady. Ale wracając do tematu, jest to też roślina, która w Polsce niby jest rośliną jednoroczną, ale ponieważ teraz te zimy mamy łagodne, ciepłe, więc werbena doskonale zimuje. Mnie się tutaj udało, ona zimuje, ja ją wczesną wiosną przycinam, jesienią nie przycinam, zostawiam na zimę, może nie za bardzo wygląda ładnie, ale przyprószona śniegiem, lekko oszroniona, też wygląda dekoracyjnie. Tak więc nie usuwajcie wszystkich roślin w ogrodzie, bo zimą będą one ozdobą. I wczesną wiosną wtedy ja widzę, gdzie jest dokładnie werbena, przycinam niziutko, ona odbija, odrasta, rośnie, przepiękna, duża i tworzy właśnie tę barwną plamę. Tutaj chyba już mamy nasiona, tak? Zgadza się. O, tutaj jeszcze pozbieram te nasionka, te, które można pozbierać. Nasionek jest bardzo dużo, o, tam widzę tutaj, o, chyba też. A w ogóle urywam i wysiewam tutaj między liliowcami, tak aby były naparstnice i właśnie werbeny patagońskie. Ja myślę, że gdy nastaje już czas jesienny, koniec września, początek października, to warto właśnie w ogrodzie mieć takie rośliny, które długo kwitną, bo one nadają nam w ogrodzie przepiękny kolor, barwy różne, ciekawe kolory. I możemy się cieszyć jeszcze właśnie tymi pięknymi kwiatami. Ja wiem, że jesień w ogrodzie jest piękna, ponieważ drzewa, krzewy liściaste zaczynają się mienić kolorami, ale myślę, że nie przeszkodzi to w niczym. Pszczółka, nie, ja nie jestem miododajna. Oj, nie, uciekaj. Ła. Dobrze, odleciała. Możemy się cieszyć jeszcze właśnie kwitnącymi kwiatami. A ja się z Państwem już pożegnam. Życzę miłego, radosnego i pięknego, ciepłego dnia. Takiego jak my tutaj mamy w Myślcu w Ogrodzie Marzeń. Do zobaczenia.